Akcje, wydarzenia i festiwale organizowane są wiosną, aby promować postawy proekologiczne. Różne akcje i zajęcia odbywają się podczas tych dwóch dni akurat, bo to nie tylko są te dwa dni, bo są wcześniej albo konkursy, albo zajęcia w szkołach i później odbywają się te zajęcia w kulminacji już albo podsumowania, albo wybrane osoby biorą udział w konkursach, wystawach i innych zajęciach. Nauka przez zabawę jest bardzo ważna, dociera do najmłodszych i właśnie to dziś najmłodsi są adresami tej akcji i tego święta. Święta Ziemi, które w Polkowicach organizujemy. Oprócz występów w amfiteatrze dzieci brały udział także w warsztatach, podczas których uczyły się, jak segregować śmieci, jak powstaje woda i jak ją oszczędzać. Nie marnować wody. Co jeszcze można? Segregować śmieci. I czy wy to wszystko robicie w domku? Tak. 28 kwietnia impreza przeniesie się na Polankę, gdzie uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w zabawach sportowych oraz wydarzeniach ekologicznych. Dla starszej młodzieży i dla dorosłych będziemy mieli zajęcia z nadleśnictwem Lubin, gdzie o bioróżnorodności będziemy mówić, również o tej segregacji odpadów. Rodzinne ogrody działkowe będą prowadziły warsztaty, jak założyć ogródek, że tak powiem, w niczym, czy w pojemniku na odpady, czy w butelce, czy w bucie. Była to 13. edycja Dnia Ziemi w Polkowicach.